Moją dzisiejszą bohaterką jest 25-letnia Dominika, która przyjechała do mnie z Nowego Targu, czyli jest to góralka, która wcale nie zamierza mieć typowego góralskiego wesela, a jej pomysł na to wydarzenie wśród rodziny budzi wiele kontrowersji. Jak ona wygląda! Znaczy, jeśli wszystkie góralki tak wyglądają, to ja się przenoszę. Cześć Dominiko! Cześć! Słuchaj, ty przyjechałaś do mnie z Nowego Targu. Kawał drogi. Tak, ale to też są góry, czyli góralskie śluby tradycyjne, a u mnie takich sukienek nie znajdziesz. To dobrze, bo kompletnie nie będę miała takiej sukni tradycyjnej, tylko nowoczesną, więc to się trochę wyłamuje z tej tradycji, więc też takiej nie szukam. O kurczę, czyli jesteś bardzo odważna, jak się wyłamujesz z tej tradycji. Troszkę tak, ale... Ale to jest tylko takie wyłamanie pod kątem stroju, czy ty po prostu totalnie wymyśliłaś sobie swój sposób na ten ślub? Myślę, że totalnie swój sposób na ten ślub. Ślub będzie w ogóle w stylu glamour, więc totalnie nie będzie tradycyjnie góralski. Ja będę ubrana glamour, mój narzeczony również. On jest góralem? Tak, on też, on jest góralem, on pochodzi ze Zbytkowic, taka niewielka wieś. Aha. W sumie nie taka niewielka. Także on jest tak, on jest góralem, od małego w ogóle tańczył po góralsku i śpiewał, więc takim prawdziwym można powiedzieć. I on nie chce iść w takim góralskim stroju? Na początku chciał. Ale u nas to troszkę się zmieniło, trochę nad tym popracowałam, żeby było po mojemu. Także nie, miał być faktycznie trochę bardziej góralski niż w rzeczywistości będzie. No ale wyszło na moje. Góralki to bardzo mądre i silne kobiety. One już wiedzą, jak górala urobić. A gdzie w górach znalazłaś salę w stylu glamour? No i tu się właśnie pojawia problem, ponieważ u nas no, nie ma takich sal kompletnie. Na całe Podhale no, są może dwie takie sale. W tym po prostu jedna, która niedawno została w ogóle wyremontowana. I nie jest tak stricte właśnie na Podhalu, tylko trzeba troszeczkę dojechać. A co na to mama, babcia, przyszła teściowa, co na to starszyzna? Jeśli chodzi o moją mamę, też jest nowoczesna, więc mama kompletnie nie ma z tym problemu. Gorzej tu z babcią, właśnie mamą od strony mamy. No babcia jest bardziej taka konserwatywna, więc no, wiele rzeczy jej tam nie pasuje, ale no musi się pogodzić no, z wizją wnuczki. A jeśli chodzi o teściów, no to dużo nie wiedzą, myślę jeszcze, jak to będzie wyglądać. Ale właśnie mój narzeczony ma trzy starsze siostry. One już wszystkie wyszły za mąż już dawno, miały trochę takie bardziej góralskie wesela, nie takie tradycyjne, ale bardziej. Także już myślę, że już ten czwarty ślub dziecka to już nie jest aż taki ważny. To super, że rodzina ma już kilka tradycyjnych ślubów za sobą. Dzięki temu mamy przestrzeń na nowe. Tak. No dobrze, to powiedz mi, księżniczko, jakiej ty sukni szukasz? No i właśnie tutaj jest troszkę problem, ponieważ mi się bardzo dużo sukni podoba. Zarówno syrenki, księżniczki, literki A, po prostu co mi wpadnie w oko. Właśnie też sobie przygotowałam taki segregator, który mam troszkę inspiracji. No to pokażę. Uwielbiam panny młode, które są tak przygotowane, sfokusowane, wiedzą czego chcą, przychodzą, pokazują zdjęcia, inspiracje, no inny standard pracy. Reszta. Ogólnie bardzo chciałabym mieć welon. Bardzo. To jest dla mnie bardzo istotne i no, czy jakieś perełki takie też fajnie podobają mi się, ale niekoniecznie musi taki być. Jest ten element tradycji, będzie welon. No, takie rybki bardzo mi się podobają, tylko że chciałabym, żeby były ramionczka, żeby jednak była ta stabilność. Okay. Bo jak dużo tańczę, no to wiadomo, ręce do góry, to się boję, że mi bardzo. I właśnie u nas też jest tak, że ta muzyka góralska wśród nawet młodzieży bardzo przoduje. Więc co ty mówisz? Na zabawach, ogniskach po prostu muzyka góralska zawsze. Czyli muzyka góralska zostaje, cała reszta nie góralska. Tak, no i jeszcze będziemy jechać do ślubu karocą z końmi. Karoca z końmi? Grubo. Ilu będzie gości? Czy chociaż liczba gości nawiązuje do Podhala? Mój narzeczony chciał, żeby było około 300 osób, ale ja nie mam dużej rodziny. Ja mam tylko rodzinę od strony mamy, tylko zapraszam, więc od moich gości wyjdzie ze znajomymi maksymalnie 80 osób. Natomiast od mojego narzeczonego, no, jego rodzice mają bardzo dużo rodzeństwa, więc po prostu tego kuzynostwa ma bardzo dużo, więc od niego tych ludzi się trochę uzbiera. A dlaczego powiedziałeś, że nie macie jakby kontaktu z drugą stroną rodziny? No, tutaj jest taka historia, mój tata akurat nie żyje. Zmarł jak miałam 13 lat, no ale wcześniej się rozwiedli z moją mamą, także nie miałam z nim nigdy kontaktu, więc ta rodzina od strony taty też w ogóle nikogo stamtąd nie zaproszę. No a też moja mama straciła tatę jak miała 2 lata, umarł, więc od strony tego dziadka też nie mamy w ogóle kontaktu z tą rodziną. A kto będzie cię prowadził do ołtarza?
Chciałabym, żeby mama mnie poprowadziła do ołtarza, bo jest najważniejszą właśnie osobą w moim życiu i nie wyobrażam sobie, że nikt inny mógłby to zrobić. Babcia właśnie, mama, mamy też, no, nie podoba jej się ten pomysł, bo ona po prostu uważa, że no, do ołtarza powinien mnie prowadzić mężczyzna. No, ale tak jak już się wyłamałam z tylu rzeczy, to tam kolejna. Oczywiście, że mama może prowadzić córkę do ołtarza. Tak naprawdę panna młoda wybiera, kto idzie z nią w tym wyjątkowym momencie. I to jest najważniejsze, żeby to była po prostu bardzo istotna dla niej osoba. W tym przypadku jest to mama. Ja czuję, że nadeszła ta chwila, w której musimy pomierzyć suknię. Myślę, że sporo mierzenia przed nami. Nie dlatego, żeby znaleźć taką suknię, w której będziesz ładnie wyglądała, tylko żeby spośród tych wszystkich, w których będziesz ładnie wyglądała, znaleźć te najpiękniejsze. Dominika przyjechała do mnie ze swoją mamą oraz siostrą, no i zaraz je poznam. Powiedzcie mi proszę, moje drogie, jaka jest Dominika? Roześmiana. Mhm, czyli pozytywna? Zdecydowanie i rozgadana też. Też. Bardzo. Tak, to na pewno w pierwszej kolejności. Bardzo dużo mówi. To jest podzielenie każdej imprezy. Mm-hmm. No i po kim ona taka jest? Duma mamusi. Chodzą plotki, że po mamusi. Jak to mówią, gena nie wydłubiesz. No dobrze, czy jesteśmy gotowe na pierwszą suknię? Zdecydowanie tak. Tak, ale jak wy myślicie, w jakiej sukni Dominika powinna iść do ślubu? Przaśnej. No i tutaj kocham zdania się. Są troszeczkę podzielone. Ponieważ... Co to znaczy przaśnej? Taka, żeby w niej było dużo błysku, wszystkiego, jakichś koralików, żeby ją było widać z każdego końca sali. Mhm. A ja zdecydowanie nie. Uważam, że jest tak piękną kobietą, że im bardziej skromna suknia, tym bardziej jej piękno naturalne wyjdzie na zewnątrz. Także ja myślę, że poszłabym w tym kierunku. Czas na pierwszą suknię. Błyszczę się? No błyszczysz się, zdecydowanie się błyszczysz. Moja pierwsza propozycja dla Dominiki to suknia, która przepięknie jest zdobiona od góry do dołu w kształcie literki A. Właśnie jest. Daj karteczkę. Czekaj, nie, no zdecydowanie tak. No. O, widzę, że mama z siostrą też przygotowane na program, mają tabliczki. I ksiądz, co powie ksiądz? Nie, no wcale nie jest taki głęboki, no proszę cię. O, proszę. Jak to nie jest głęboki dekolt? To jak wygląda ten głęboki? Jak ci się podobają te perełki, koraliki? Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba, że tak mieni. Ale się taka długa? No, słuchaj, no jest troszkę za długa oczywiście na nie. Ale mówię z tym, że tren? To jest taki trend, no, tak? To w ogóle robi szał. Słuchaj, ja ci pokażę. Okay. Ten tren jest długi i czaderski. Więc jak będziesz chodziła do kościoła, bo rozumiem, że kościół, tak, kościół będzie grany. To ktoś musiałby to nieść, cyk, chyba, nie? To się ładnie układa i ja za nią pójdę. Cyk, ale to tutaj rzeczywiście jest potem taka pętelka. Wow. I za tą pętelkę się przyczepiają, dzięki temu ona wyrównuje długość już potem do tańca, do zabawy. Wow. Tren to jest absolutnie wyjątkowy element, który przystoi tak naprawdę jedynie w sukni ślubnej i który szczególnie dobrze sprawdza się podczas ślubów kościelnych, bo to wejście do kościoła robi wtedy piorunujące wrażenie. Mnie się podoba, ty mi się podobasz w tej sukience, wyglądasz naprawdę skromnie. No właśnie, mama od początku powiedziała, że widziałaby cię w skromnej, jesteśmy w wersji nieskromnej, ale ale ona jest taka pięknie, fajnie nieskromna, tak. Także pięknie wyglądasz, naprawdę. Mi się bardzo podoba, pięknie. Ale szczerze to nie jest ta. Prawda? Jeszcze mi się łyska wokół nie zakręciła. Widzę, że mama też na razie nie. Nie, no mi się podoba. Ale naprawdę nie widzę swojej łyski wokół. U tobie też się łyska nie zakręciła. Kurczę, chyba nie. Ona ją poczuje. Podoba na pewno mi się, ale nie wiem, czy do mnie pasuje do końca. Często jest tak, że właśnie to wzruszenie to jest dowód na to, że to jest właśnie ta suknia. Tutaj jeszcze tego nie ma, pomimo tego, że Dominika wygląda pięknie, no ale tego się bałam, że ciągle będzie pięknie, tylko kiedy będą łzy? Bo tak, twój Karolina ślub jest najpierw. Czy twoja siostra, ze względu na to, że jest twoją siostrą i najlepszą przyjaciółką?
Coś ten deseń. Coś ten deseń. Będzie twoją świadkową? Zdecydowanie. To w ogóle nawet nie ma innej żadnej kandydatki na to stanowisko, bo od zawsze było zarezerwowane dla Dominiki. W drugą stronę to też tak będzie tak, działało? Tak, dokładnie. Mhm. Nie wyobrażam sobie, że ktoś inny mógłby być świadkową. Dominika zrobił mega panieński. Oj, to na pewno. W drugą stronę się tylko obawiam. Ponieważ dziewczyny będą sobie świadkowały, a dodatkowo wybierają się na poprawiny kolejnego dnia po każdym z wesel, to pomyślałam sobie, że przygotuję dla nich fajne, kolorowe sukienki, z których będą mogły sobie wybrać te, które im się najbardziej spodobają. Dziewczyny, przygotowałam tutaj dla Was świetne sukienki polskiej marki, którą na pewno znacie, Bizu. To jest marka, którą tworzą dwie wspaniałe kobiety, Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak. I to jest taka marka, którą tworzą kobiety dla kobiet. One wiedzą, czego my potrzebujemy, co my lubimy, więc jest naprawdę bardzo duży wybór. Bardzo znane są z tych swoich wszystkich motywów kwiatowych, ale mają też, jak widzicie, bardzo piękne, gładkie propozycje. Zdecydowanie są to sukienki na różne okazje. Oczywiście możecie je założyć w momencie, kiedy będziecie sobie świadkować, ale to też może być propozycja na poprawiny, ale też to są takie sukienki, jak ja to mówię, niejednorazowego użytku, więc czad, że możecie później jeszcze na różne okazje je założyć, bo te sukienki są w bardzo różnym stylu. Są poczynając od takich sportowych, poprzez casualowe, przez eleganckie. Dlatego teraz będziecie mogły sobie powybierać. Jeżeli chodzi o ślubne, już wiem, jak u Was jest, że musi się mega błyszczeć, ale jestem ciekawa, jak ubieracie się na co dzień albo na jakieś imprezy. Czy zdarza się, że jedna od drugiej odgapia? Kamila ode mnie chyba. W tej kwestii, na tej płaszczyźnie odgapiam ja od Dominiki. Tak, tej płaszczyźnie. Wow. Tej płaszczyźnie. A na pozostałych płaszczyznach odwrotnie, tak? Różnie bywa. Czyli ty jesteś starsza i od ciebie ona odgapia? No wzór starsza siostra i tak tak. O, kochana, no to super, że odgapiasz. Warto z dobrej osoby brać wzór. No dobra, moje dziewczyny, jestem super ciekawa, która z Was jaką sukienkę wybierze, co Wam się spodoba, także sobie pooglądajcie i mierzcie. Dobra, dzięki. Dobra. Wiesz co, ja się zastanawiam nad tą z długim rękawem, albo nad tą z krótszym. Taka długa. No taka w Twoim stylu bardziej, dziewczęce. Ale mi podoba się mimo wszystko ta wiązana, no, tu się coś dzieje, ładnie, fajnie, tak. Podkreśli talię. Ładny print. Dobra, to ja chyba postawię na tą. Wydaje mi się, że coś to jest dobry wybór. Dobra, super. Będziesz wyglądać świetnie. Sukienki wybrane? Zdecydowanie wybrane. Będziemy świetnie się prezentować na własnych weselach. No to bomba, jestem zadowolona. Możemy wrócić do tematu ślubnego. Druga suknia ślubna dla Dominiki. Chciała rybkę? Ma rybkę. Zobaczmy. Okay. Dominiko, zapraszam. Weź karteczkę, weź karteczkę. O, proszę. No, tej się zdecydowanie lepiej czuję. Rybka. Wyglądasz. No i jest zachwyt. Ja widzę, że Dominika czuje się, pomimo tego, że sukienka jest znacznie bardziej opięta, to ona się czuje znacznie bardziej swobodnie, czuje się bardziej sobą, jest bardziej naturalna, nawet w ruchach, więc no, idziemy w dobrym kierunku. Wyglądasz bardzo dobrze. Mhm. Pokaż mi ten przód. Okej, okay, dobra. Dekolt jest mniejszy niż w pierwszej sukni, zobaczcie. Ale jakoś ten dekolt jest moim zdaniem bardziej widoczny. Natomiast równie pięknie. Śliczna jest ta suknia. No. Pięknie, jest super. Ty się lepiej w tym czujesz? A, tak, tej lepiej. A Wy uważacie, że tamta czy ta? Obydwie były przepiękne. Czy ta? Ty mówisz ta. Ja dla mnie ta, bo wyglądasz w niej świetnie. Wszystko jest, talia jest, biodra są, wszystko jest, co ma być jest. Jest ta talia, to jest najważniejsze. Wyglądasz w niej odjazdowo. No, a co ma z tyłu?
Właśnie nie wiem. Aha, zameczek jest takie i tam perełeczki. Ale też bardzo ładne. Wycięte plecy. Pięknie. No do tego spięte włosy ładnie by wyglądały. No zdecydowanie. A jeszcze mówiłaś, że chcesz sobie zrobić tatuaż na plecach. Nie! Bo słuchaj, bo ty masz kilka tatuaży, co? Tak, 6 dokładnie. Napisików. Napisików? Ty nie sobie napisałaś na ciele na przykład? Wiele rzeczy. Na przykład tutaj mam na plecach, że jesteś błogosławieństwem albo lekcją. I tak, tutaj jest odnośnie mojej mamy tatuaż. Gdziekolwiek jesteś mamą, tam jest moje niebo. Tutaj ten. I tutaj jest data urodzenia mojej mamy. A tą datę pozostawię w sekrecie. No. Mamo, nie wzruszaj się, bo ja się też wzruszę. Po prostu mama jest dla mnie taka ważna i chciałam, żeby była częścią mnie na zawsze. Mamo, chodź się przytulaj. Ojoj. O, ja nie mogę normalnie. Podoba ci się? Ta suknia widzę, że ci bardziej piękno, podoba. Piękna, córeczko, piękna. Piękna. Chociaż, czy jest opcja, żeby dodać na przykład tutaj jeszcze coś Wiedziałam, takiego? Że będzie jakieś chociaż. Wiedziałam. Nie, po prostu chciałam, żeby to były takie trochę dwie suknie w jednej, że właśnie na zasadzie, że rybka na wesele, ale do ślubu, żeby właśnie jakiś taki doczepiany tren, jest taka możliwość? Może być taka dodatkowa spódnica. Ona naprawdę wie, czego chce. No o taki efekt mi chodziło właśnie. Że rewelacyjne rozwiązanie na zasadzie faktycznie robisz takie ogromne wow. Zdecydowanie tak. Tak, fajnie, bardzo mi się to podoba. No wtedy to już jest naprawdę podwójne wow. Tyle się świecę, Boże. Tak jak lubisz! Właśnie fajnie, ja lubię się błyszczeć, także... Tak, zorientowaliśmy się! A w ten dzień ślubu to już w ogóle muszę być gwiazdą, prawda? Ja już nie widzę, jak ona będzie. Wspominałaś, że razem z zaproszeniami będzie informacja, że broń Boże, na jej wesele nikt nie może przyjść w białej sukni. Tak, zdecydowanie. No, broń ostatnio Boże. Byłam na wielu weselach, w których to się zdarzało. I ja byłam po prostu bulwersowana. Konkurencja dla panny młodej? Ja uważam, że nawet jeżeli to jest taka skromna sukienka, gdzieś tam nie wyglądająca jak suknia ślubna, to po prostu ten kolor jest dla panny młodej. I to jest takie to jest nieposzanowanie, bier. Mogę powiedzieć. Gdyby Dominika nie była tak zdecydowaną młodą kobietą, to pewnie w jakiś sposób te jej pomysły zostałyby przez rodzinę i otoczenie spacyfikowane. Ale ona zażarcie walczy o swoje marzenia i super. Jak założyliśmy tą spódnicę, to powiedziałaś, że teraz to jest podwójne wow. To ja bym chciała zrobić prawdziwie podwójne wow dla waszej mamy. Oh my god. Dlatego, moje drogie, zabiorę was teraz dwie tam do przymierzalni. Chodź, Karolina, z nami. Jej. Ja pomogę ci. Tak. Przypuszczam, że skoro ty będziesz świadkową na ślubie siostry, a ona będzie na twoim, to znaczy, że jesteście swoimi absolutnie najlepszymi przyjaciółkami. Właśnie w związku z tym, że zawsze byłyśmy we trzy, tylko ja, mama i siostra i jeszcze nasz piesek Sonia. O, też dziewczyna! Też kobieta, tak. To po prostu, no po prostu przez te wszystkie lata zżyłyśmy się bardzo z siostrą. Tak. Często się kłóciłyśmy o różne pierdoły, ale teraz, gdy już nie mieszkamy razem, no to nasza relacja się bardzo polepszyła. To jest niesamowite, jak człowiek się wyprowadzi, od razu ma lepszy kontakt z rodziną. Oj, to prawda. No dobra, a czy kiedyś była jakaś taka sytuacja, że konkretnie się z nią pokłóciłaś, ale było o co? Właśnie jak mieszkałam w Krakowie na studiach i rzadko przyjeżdżałam do domu, to nasza relacja się właśnie wtedy bardzo pogorszyła, bo rywalizowały się o mamę. Że ona była tutaj z mamą, były sobie blisko, ja przyjeżdżałam, mama skupiała uwagę na mnie, ona była zazdrosna. No i wiele takich niefortunnych słów w moim kierunku padło, zresztą w jej kierunku z moich ust też. Ale mamy to już na szczęście ze sobą, więc teraz już jest dobrze. No dobra, a nie ma w was teraz jakiejś takiej zazdrości, rywalizacji w związku z tym, że tak naprawdę wasze śluby wypadają bardzo blisko siebie? Tak. Nie ma takiego trochę wyścigu szczurów, a ja zrobię to lepiej, a u mnie będzie ładnie, ja będę miała lepszą sukienkę, ja mam lepszego faceta. Właśnie, o dziwo nie. Chociaż myślałam, że może tak być, bo rok temu zaręczyłam się ja, w tym roku ona się zaręczyła. Więc po prostu ja byłam pierwsza, można powiedzieć, ale to ona jest starsza. Więc troszkę miałyśmy konflikt w kontekście, która rok. Czekaj, czyli tak, ty miałaś pierwsza zaręczyny, a ona będzie miała pierwsza ślub. Tak. Ona w przyszłym roku, ja za 2 lata. Ja ogólnie chciałam mieć w przyszłym roku, ale na jej szczęście sala, którą wybrałam, nie miała terminu. No dobra, to jak wy tak robicie wszystko razem i niemalże śluby w jednym momencie, to mam dla was niespodziankę. Super, już się nie mogę doczekać. Po raz pierwszy w moim programie dwie siostry w sukniach ślubnych. Naraz. Mama chyba tego nie wytrzyma.
No. Ja jestem w szoku. God. Jezu, ale dobra, ja się najbardziej sobie podam w tej chyba. Tak? Naprawdę? Tamta mi się talia, wszystko, ale to robi wow. O. Wyglądasz super. Ten element, mamo, nie jest odkryty? Czekaj, bo... Mama nie może teraz mówić. Minimalnie mi zabrakło tchu. Dobra, porozmawiam o Karolinie, jako pierwsza jest starsza, pierwszeństwo. Pierwszy ślub. Tak, niech zobaczy. Pierwszy ślub. Jak widzisz mnie w lustrze? Ja bym dała, daj mi tą mamą tą. Na trzy, cztery. Cztery. Yes. Karolina z Dominiką, pomimo tego, że są siostrami, absolutnie różnią się. I w wyglądzie, i w charakterze, i w zachowaniu. Dlatego też suknie, które dla nich dobrałam, są absolutnie różne. Co myślisz o tym bieliźnianym gorsecie? Wiesz, nie do końca byłam przekonana do takiego bieliźnianego gorsetu, ale to się wcale na żywo nie prezentuje źle. Bardzo dobrze to wygląda. On już nie wygląda tak jak gorset bieliźniany. Natomiast te falbanki na ramionkach są słodkie. Niech uroczo w nich wyglądasz, to prawda. Ale taka skromniutka ta sukienka. Jak ty się, Karolina, w niej czujesz? Ja się w niej czuję rewelacyjnie. Tak? No też tutaj jest pięknie, tu się błyszczy. I nie jest też taka wielka. Misi jest w ogóle przepiękna, jest ogromna. Nie wiem, jak taka waży, ale ta jest taka delikatna, zwiewa i... W swoim stylu po prostu. I w moim stylu jest, no. No dobra, Dominika, teraz mi powiedz, czy ja trafiłam? Zdecydowanie. Ja jak zobaczyłam tą sukienkę tak szybko na wieszaku, pomyślałam sobie, nie, w ogóle do mnie nie pasuje, w ogóle odpada i myślę sobie, no nie mogę w takiej sukience wyglądać dobrze. Wydawało mi się, że właśnie pierwsza albo druga, ale jak teraz się zobaczyłam, to po prostu nie wiem, co w niej jest, ale czuję się po prostu w niej super, naprawdę. Czy w niej jest? Czuję się nie jak księżniczka po prostu. O, a jest ci ciężko? Trochę, ale to nic. Wiadomo, że im suknia większa, im ma więcej warstw materiału, tym jest cięższa. Natomiast zawsze możemy ją troszeczkę, my nazywamy to odchudzić, usunąć niektóre warstwy, które powiedzmy sobie nie są niezbędne. To jest absolutnie fantastyczna sytuacja, że jesteście dwie w takim fajnym okresie w swoim życiu. Dwie zakochane, z partnerami najcudowniejszymi. Wkrótce będziecie miały ślub. I że jesteście w tym razem, że się wspieracie, że teraz, mierząc najpiękniejsze suknie, jesteście razem, trzymacie się za rękę, nie ma tej głupiej rywalizacji, tylko jest miłość między wami. I to jest cudowne. I to jest sukces i zasługa waszej mamy. Zdecydowanie tak. Wiesz, chodź się, mama, przytul! Tylko nie uciszysz. Śliczne blondyneczki! Pani Joanna, no kocha te swoje dziewczyny bezgranicznie. Ma z nimi wspaniałą relację. Lubię w niej tę szczerość, że potrafi nam powiedzieć, że jak było gorzej, to było gorzej, ale najważniejsze jest to, że jest cudowną mamą i udało jej się wychować dwie świetne młode kobiety. Teraz będzie czas na metamorfozę Dominiki. Zanim ta metamorfoza się zacznie, mam do ciebie pytanie. Znasz markę Dyson? Tak. Jak to? No, tak się złożyło, że posiadam ich produkt, taki viralowy, można powiedzieć, tego Dysona Airwrap. Lubisz? Mam. Uwielbia. Mam i spełnia twoje oczekiwania? Jak najbardziej. Dzisiaj nawet rano sobie zrobiłam mi włosy. Okej, okay, dobra, no to super. To sobie pogadamy o czymś, co dwie znamy i lubimy. Pokażę ci nowy produkt od super. Nich, który też skradnie twoje serce na pewno. No i wszystkie widzimy się za moment w finale. A teraz chodźcie, dziewczyny, super. W tamtym kierunku was zapraszam. Jazdy! Airwrapa od Dysona już masz i super, bo to jest sprzęt ratujący sytuację. Zawsze gwarantuje dobrą fryzurę, więc pokażę ci taki sprzęt, którego jeszcze nie masz. To jest prostownico lokówka, która nazywa się Coral. To, co jest w niej turbo ekstra, to to, że to jest sprzęt bezprzewodowy. O, super, na podróże. Dokładnie. Oczywiście możesz podłączyć tutaj ten sprzęt do ładowania za pośrednictwem kabla tutaj, ale możesz też użyć sobie takiej tutaj stacji ładującej w ten oto sposób, pyk i już działa. Pełne ładowanie trwa około 70 minut, natomiast bateria trzyma pół godzinki przy używaniu non-stop. Najważniejsze tak naprawdę dla twórców Dysona jest to, żeby pięknie stylizować włosy, ale w bezpieczny sposób dla włosa, czyli żeby go nie niszczyć podczas stylizacji. Zazwyczaj jak stylizujemy włosy, musimy użyć wysokiej temperatury, no i wtedy jest kaplica.
tutaj, w tym sprzęcie, mamy kontrolę temperatury. 100 razy na sekundę ten sprzęt kontroluje, czy temperatura jest dokładnie taka, jaką sobie ustawiłaś. Więc bomba. Oprócz tego są tutaj takie specjalne elastyczne płytki, które idealnie przywierają do Twojego włosa, dzięki czemu na przykład prostując włosy wystarczy jedno pociągnięcie, żeby ten włos po prostu był super wygładzony. Częściej chodzisz w prostych czy kręconych? Zdecydowanie prostych. Lubisz. Szybciej, ja po prostu suszę włosy i tyle. I jest. Tak. No ale właśnie z tym sprzętem będziesz miała zarówno kręcone, jak i proste bardzo szybko. Mhm. Włączamy sobie ten sprzęt, przytrzymujemy tutaj przycisk. Pojawia się, mamy full baterię. No i teraz wystarczy, że naciśniemy sobie plusik, żeby wybrać temperaturę. 165, 185, 210, najlepiej oczywiście zacząć od tej najniższej, bo to jest opcja najbezpieczniejsza dla włosa. No i cóż, daję Ci ten sprzęt, żebyś mogła go wypróbować. Na początek może sobie troszkę przeprostuję, bo troszkę mi się zmierzwiły włosy od tych emocji. No. Teraz sobie zobaczymy. I zobacz, u góry nie przejechałaś, są te małe włoski, a tu już jest gładkość. Wygładzone. No muszę sobie teraz górę przejechać. No super. A teraz lok. Tak, spróbujemy loka, może się uda. Loki, fale, tak naprawdę skręt zależy tylko od Ciebie. Mhm, o, coś. Dobrze, że jest super. Powiedziało nam, że jest super. Tak, i to jest ważne, żeby dokładnie robić tak jak Ty, czyli loka wykręcamy od twarzy na zewnątrz. Coś, o, idzie. Niezły! Super! Bardzo szybko, w takiej niskiej temperaturze jestem w szoku. Zazwyczaj mi się kojarzy, że prostownice muszą być ustawione na 200 stopni. I masz takie wrażenie, że jak przykładasz prostownice do włosów, to one nagle parują? Tak. No właśnie, a dokładnie. Tutaj tego nie ma. No tak, efekt mi się podoba. No. Tego loka zaraz można pięknie rozczesać i on nabierze takiej ładnej delikatności i objętości. Wypróbowane. Fajny sprzęt, co? Bardzo fajny. Myślę, że też się sama skuszę w przyszłości. W ogóle to jest świetna rzecz, żeby zabrać ze sobą na przykład w podróż poślubną. Tak, tak. Nie trzeba brać całego tam asortymentu, tylko wystarczy jedna prostownicowa łokówka. Super. Dokładnie. Ten sprzęt skradł już serce Dominiki, ale skradnie serce każdej z Was, jak tylko wypróbujecie, bo to jest prawdziwy obłęd. A teraz, moja droga, już przejdziemy do profesjonalistów, którzy zajmą się Twoją metamorfozą. Super, nie mogę się doczekać. No to dobrze, działamy. Czas na wielki finał. Zaraz zobaczymy, jak wygląda Dominika, jaką suknię wybrała. Co czujecie? Ekscytację niesamowitą. Nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. Przekonajmy się. Czy można wyglądać jeszcze lepiej niż Dominika? Myślimy. Pięknie. Jeśli Dominika może wyglądać jeszcze lepiej, tak może. W spiętych włosach i w sukni śrubnej. Wyglądasz rewelacyjnie. Spodziewałyście się? I ten no po tobie spodziewałyśmy się, że będziesz dobrze wyglądać. Przeszło mi to przez myśl, wiesz? Mogę się z bliska zobaczyć, bo ja nie, ślepa no trochę. Pięknie wyglądasz. Ki belon, długi Boż. Śliczny. Czyli jednak ta. Tak. Szalona jak ja. No, widziałam, jaka była twoja reakcja na tą kitsunię. Pięknie, kochani. Zaakceptowałaś, czy nie? No, w takim wydaniu się jeszcze nie widziałam. No, przepięknie. Księżniczka. Chodź tu. Pięknie. No, super, naprawdę. Wyglądasz pięknie, dokonałaś odważnego wyboru, ale jesteś taką kobietą, więc... Dokładnie. Idealnie, jest na maksa, pięknie, jestem zachwycona. Wow. Znaczy, ja mówię wow, jak ja mówię wow, a naprawdę wiele panien młodych w życiu widziałam, to wszyscy twoi goście... Powiedzą wow. To na pewno. Padną. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
To jest zaszczyt takie panny młode ubierać. Dziękuję wam dziewczyny, dziękuję, że przyjechałyście. Dziękuję. To jest cudowna przygoda. Możecie ją troszkę sobie tutaj popodziwiać jeszcze, wow, bardzo proszę. A jeżeli wy macie ochotę na przeżycie podobnych emocji jak dziewczyny, to zabierajcie swoje mamy, ciocie, przyjaciółki, świadkowe, kogo tylko chcecie, może też tatusiów, i wybierajcie najważniejszą, najpiękniejszą suknię u mnie w Warszawie w Concept Store. Do zobaczenia! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!